bo od wolnościowych teorii, no to są teoretycy jak Rothbard, Mises i inni, a Korwina chyba trzeba postrzegać szerzej. To znaczy jest ten benchmarking, czyli sprawdzanie się, konkurencja między gminami, tak? One sobie ustalają własne przepisy. Konkurencja między kantonami. Według mnie to jest właśnie... Krzychu, to w takim razie przejdźmy do takiego szybkich pytań, szybkich odpowiedzi, dobra? Bo tutaj mam zestaw takich, ja bym powiedział, szpilek może do Korwina. To w tą figurkę można wbijać. Dzień dobry. W dzisiejszym programie To Warto Wiedzieć witam Krzysztofa Szczawińskiego. Dzień dobry. Witaj. 27 października stuknęło Korwinowi Januszowi 80 lat. No i myślę, że nie możemy opuścić tego wydarzenia komentarza. Myślę, że możemy spojrzeć po prostu wstecz i pozastanawiać się, co wniósł do polskiej myśli wolnościowej, jakim był człowiekiem i czy należy go chwalić, ganić, czy po prostu tak jak każdą osobę widzieć w szarych kolorach, a nie białych albo czarnych. Tak, no z okazji tych 80 lat żeśmy mieli taką małą celebrację, po której nawet została nam tutaj mała figurka z tortu, więc rozumiem, więc rzeczywiście, że... no okazja jest taka, że trudno nie wspominać o Korwinie. Rozumiem, że masz cały zestaw igieł i możesz go w tej chwili, tak jak wudu, tam w odpowiednie miejsca kłuć, jeżeli stwierdzisz, że mówi coś nie tak. No właśnie, często jest ten zarzut, że w środowisku jest traktowany jako ikona i że powstaje wręcz coś takiego jak kult jednostki, no więc my postarajmy się mieć realne spojrzenie na tą postać. Zresztą realne myślenie to jest też to, co Korwin nam proponuje. Więc ja myślę, że to jest nie tylko to myślenie wolnościowe, bo od wolnościowych teorii no to są teoretycy jak Rothbard, Mises i inni, a Korwina chyba trzeba postrzegać szerzej w kontekście tego, co właśnie wniósł do sposobu myślenia, myślę, setek tysięcy młodych Polaków, którym no, zaszczepił ileś tam sposobów myślenia, które się nie redukują do tego wolnościowego. I ja sobie spisałem tutaj parę tych sposobów myślenia, które Korwin przedstawia i które no niejako, widząc go w mediach, były przez wiele młodych ludzi postrzegane jako taki powiew świeżego powietrza, jako no coś innego od tych polityków, którzy ględzą gładkie slogany, no więc tutaj... Ale wiesz, z drugiej strony był postrzegany przez osoby, przez kobiety, osoby troszeczkę starsze, nie młodsze, jako facet, który atakuje w ogóle, wiesz, właśnie kobiety, atakuje niepełnosprawnych i tak dalej. Ja rozumiem, że to są trudne... Dzisiaj chociażby w Sejmie wyszedł jakiś poseł i mówi, że trzeba przeznaczyć 130 milionów na 16 dzieci, które są chore na SM czy SMA, no to są potężne kwoty. To jest 16 dzieci, które, wiesz, są niepełnosprawne. I teraz, wiesz, powstaje oczywiście pytanie ekonomiczne. Kto za to zapłaci? Dlaczego tyle? Ile? Gdzie są te granice? To nie są popularne tematy, natomiast można je różnie przedstawiać. No i przedstawiał je w bardzo, bardzo zły sposób, tak mi się wydaje. Tak, no to nie są pytania ekonomiczne, to są wręcz aksjologiczne i moralne. No ale właśnie, czyli postaramy się troszkę wytłumaczyć, dlaczego on no, mówi i myśli tak, jak to robi i dlaczego jest to jednak atrakcyjne dla wielu ludzi. I myślę, że tym pierwszym elementem, o którym trzeba wspomnieć, to jest, że on stara się zawsze mówić uczciwie to, co myśli. Jest tym, no, można powiedzieć, werydykiem, czyli taką osobą, która jak czuje, że coś jest prawdziwe wedle niego, a nie powinno się tego powiedzieć, to on tym bardziej to powie. Więc jest w tym, no, przez to prowokacyjny. I teraz dwie osoby nigdy się nie będą we wszystkim zgadzały. Zawsze jest tam jakaś liczba rzeczy, z którymi jedna osoba się z drugą nie zgadza, a on będzie specjalnie akurat szarżował w tych tematach, w których wie, że, no, że mniej ludzi czy mniejszość będzie myślała tak jak on i specjalnie idzie w tym kierunku.
I teraz nikt tego nie wie, czy jest to taka po prostu natura, czy jest to celowy zabieg. Bo zauważmy, że jednak dzięki temu osoba bez zaplecza finansowego czy wpływów zewnętrznych, jakiegokolwiek zaplecza, jakie mają na przykład inne partie, sam jako jedna osoba był w stanie wpłynąć na sposoby myślenia setek tysięcy ludzi. Czy właśnie dzięki temu, że wychodził z tą prowokacją i przez to był słyszalny, bo taką miał naturę, czy bo był taką niejako tragiczną postacią, która musiała się w ten sposób niejako podkładać, żeby media w ogromnej mierze jemu wrogie puściły go, żeby go skompromitować, proszę, jaką tutaj straszną rzecz znowu powiedział, a dzięki temu mógł przemycić parę elementów swojego sposobu myślenia, którym jednak, fakt obiektywny, zaraził setki tysięcy młodych ludzi. No skądś to się wzięło? Tak, no ale z drugiej strony jest taki zarzut, że właśnie stworzył pan sufit, czyli właśnie poprzez to swoje gadanie ustawił taką barierę, przez którą już nikt więcej nie przejdzie, tak? To znaczy, wiesz, pewnych ludzi zaraził, ale innych już absolutnie nie, bo ich zraził. Jednych zaraził, drugich zraził. Tak się mówi. Liczby tego nie potwierdzają, no bo jest mowa o tym protokole 1%, a jednak przy tych różnych partiach, które w pewien sposób z niego wyrosły, no te wyniki są różne, a sondaże nawet dochodziły do parunastu procent, co dla ruchu kompletnie oddolnego jest wynikiem dosyć imponującym. I tak samo w mediach społecznościowych, wśród młodych, partie, które powstały w wyniku działalności Korwin-Mikkego, u młodych osiągają poparcie w granicach 25%. No więc młodzi najbardziej łakną, tych treści, które czują, że są wypowiedziane w sposób uczciwy. Młodzi są na to bardzo wyczuleni. Nie jest to może gładkie i przyjemne, ale przejdźmy do drugiego elementu. Jest też realne, czyli nauczył. I myślę, że to mamy dzięki temu pewnego rodzaju skarb narodowy, że mamy setki tysięcy młodych ludzi nauczonych myśleć realnie. W Polsce jest bardzo tendencja do takiego myślenia, czy to życzeniowego, czy baśniowego, czy romantycznego, czyli wszystko to, co nie pozwala realnie patrzeć na rzeczywistość. I po prostu myśleć, czyli wyciągać wnioski rozumem, logiką, a on pokazał, że tak można. Nie tylko realnie, ale też głęboko, czyli wchodzi tutaj to, o czym parokrotnie już rozmawialiśmy, czyli myślenie systemowe, czyli nie patrzenie na każdą rzeczywistość osobno, tylko widzenie systemowych zależności pomiędzy faktami. Również jest to myślenie, które prowadzi do lepszych wniosków, do lepszych decyzji, do słuszniejszego działania, czy to w sferze życiowej, czy społecznej, czy politycznej, bo tutaj trzeba zauważyć, że nie tylko polityka jest tą sferą, w której był obecny, ale też przecież są poradniki niejako jak żyć i wiele z jego wypowiedzi jest w tym temacie. Co więcej, wprowadził, myślę, do polskiego myślenia coś, do czego a priori kulturowo nie mamy tendencji, czyli myślenie o polskim interesie. Czyli pokazał, że można sobie na to pozwolić, że myślenie w własnym interesie, a nie wedle powinności, nastawiania drugiego policzka i tak dalej, co wszystko są dobrymi kulturowymi cechami wewnątrz wspólnoty, która je wyznaje. Ale na zewnątrz, trzeba umieć dbać o ten polski interes, a tak się z różnych powodów złożyło, że wszystkie nasze inne ugrupowania raczej można mieć wątpliwości co do tego, czy działają w tym kierunku. Ale jedno to jest działanie polityczne, ale dwa to jest właśnie ten sposób myślenia, że można sobie pozwolić na to, żeby dbać o to, co służy naszemu życiu. Że tak wolno po prostu. To bardzo młodym ludziom otwiera oczy, a z takim przekazem bez niego mogliby się w Polsce nie spotkać. No i myślę, że dopiero
Potem z tych takich no, bardziej fundamentalnych prawideł wynika i dopiero po nich następuje to myślenie wolnościowe, które po prostu no, w oczywisty sposób, jak się rozumie systemy, jak się myśli o interesie danej wspólnoty, no to w oczywisty sposób wynika, że systemy wolnościowe działają najlepiej, że to jest to, co najlepiej służy życiu w ramach wspólnoty, w ramach której nie ma wrogów, tak? No bo na zewnątrz wobec wrogów, no to można mieć wątpliwości, ale w ramach istniejącej wspólnoty, która ma wspólny cel, żeby po prostu nam się dobrze, pięknie tutaj w Polsce zasobnie, dumnie i bogato żyło, no to w oczywisty sposób, jak się to zrozumie, rozwiązania wolnościowe, czy w gospodarce, czy w ogóle w sposobie organizacji społecznej działają najlepiej, ale no właśnie, on nie jest czystym teoretykiem wolnościowości, jak no właśnie tam, nie wiem, Rothbard, Mises, Hoppe, no ktokolwiek, jest ich dużo i też zresztą właśnie ma, myślę, no tą trzeźwość, żeby nie pobadać w tą wolnościowość zbyt głęboko. No bo jest taka tendencja, że jak się w jakąkolwiek teorię wejdzie zbyt głęboko i widzi świat przez pryzmat tylko jednego schematu, jednego modelu, no to to prowadzi na manowce. I to widzimy u niektórych libertarian, którzy no po prostu za głęboko stosują wobec wszystkiego teorię, która w pewien sposób jest cząstkowa. A właśnie przy myśleniu tym szerszym, realnym, systemowym widzi się zastosowanie, gdzie wolnościowość no jak najbardziej się stosuje, a gdzie no, może doprowadzić do przesady i wtedy no właśnie ważniejsze jest to życie, ważniejsze jest zmienianie teorii zależnie od okoliczności. No i właśnie i tutaj wchodzi konserwatyzm. Konserwatyzm, czyli następny element, do którego zresztą też nie ma dogmatycznego podejścia, czyli nie konserwatyzm jakiś tam a priori konserwatywnych postaw, tylko również podejście rozumowe, logiczne, a mianowicie, że mamy pewien zestaw reguł kulturowych, do których no, polska kultura, czy w ogóle cywilizacja Zachodu doszła przez tysiąclecie, czy nawet no, czy tysiąclecia wręcz, no znaczy, że są to zasady, które się jakoś sprawdziły ewolucyjnie i no, jakakolwiek drastyczna próba zmieniania, czyli ustalania życia wedle nowych zasad, no to cóż, prawie zawsze dotychczas skończyła się katastrofą. Więc właśnie, ten konserwatyzm jest również nie a prioryczny, a rozumowy. Więc no, nie chciałbym redukować tutaj do myśli wolnościowej, tylko jest tych parę elementów. Tutaj co do tego, do twojej wypowiedzi, to może chciałbym wyrazić swój, może no, swoje zdanie na ten temat. Otóż zastanawiam się, no bo tak ładnie powiedziałeś, życie, metody, które sprawdziły się ewolucyjnie i tak dalej. Jeżeli chodzi o Szwajcarię, to według mnie ich system społeczno-polityczny, który nazwany jest demokracją bezpośrednią, oparty jest właśnie o zasady takie bardzo życiowe. To znaczy jest ten benchmarking, czyli sprawdzanie się, konkurencja między gminami, tak? One sobie ustalają własne przepisy, konkurencja między kantonami. Według mnie to jest właśnie, tak jak na wolnym rynku konkurują firmy, to tam konkurują urzędy. I w związku z tym to jest bardzo dobry model do zarządzania państwem. O tym Korwin w ogóle nie mówił. I tutaj tak jakby mam taki dysonans z tego, co ty powiedziałeś, do mojej obserwacji i moich wniosków, czy ewentualnie mógłbyś to jakoś wytłumaczyć, dlaczego Korwin właśnie nie mówi nic o demokracji bezpośredniej, o tej wolnej konkurencji urzędów do pewnego stopnia, która właśnie jest w Szwajcarii, która zapewnia, że ten kraj no jest stosunkowo wolny, tak? Pomimo, że oczywiście oni sobie tam narzucają pewne więzy, ale to są, narzucają je sami sobie. No więc ja nie chcę tutaj za bardzo wchodzić w poszczególne wypowiedzi, tylko właśnie tak ramowo określić, jakie myślenie no, dzięki jego działalności zostało wprowadzone w umysły setek tysięcy młodych Polaków, ale no, na pewno konkurencja jako sedno cywilizacji Zachodu, czyli coś, o czym parokrotnie już żeśmy rozmawiali, no to jest obecne w jego myśleniu. No może mniej w kwestii no właśnie samorządów i tak dalej. Nie znam każdej wypowiedzi, chociaż pamiętam wypowiedzi o 1000 Liechtensteinów. No to 1000 Liechtensteinów to jest coś bliskiego Szwecji, prawda? Więc tak.
Szwajcarii. Ale tak jak mówię, nie chcę tutaj bronić każdej wypowiedzi, bo sam się z niektórymi nie zgadzam. Tak jak każde dwie osoby zawsze się będą nie zgadzać w jakichś wypowiedziach. Krzysztof, tylko... Mimo tego, że się można nie zgadzać, to można szanować za tą właśnie uczciwość, realność i tak dalej. Jak najbardziej, nie no. Przy czym, wiesz, to jest tak, że ja już od ciebie trzeci raz, czwarty raz, a my rozmawiamy, powiedzmy, że raz na miesiąc, słyszę, że podstawą cywilizacji jest konkurencja, tak? W związku z tym ty, to jest twoje to takie przesłanie, które ty bardzo często z siebie wydobywasz po to, żeby właśnie to przesłanie trafiło do twoich rozmówców. Natomiast nie widzę, tak? Ja nie koncentruję się na poszczególnych wypowiedziach, tylko właśnie na przesłaniach, tak? Ja jestem utożsamiany, że wiesz, dopóki, że w zasadzie słowo Szwajcaria, czy powołanie się na Szwajcarię, to u mnie jest praktycznie co drugie słowo i tak dalej. Natomiast no, to ze mnie emanuje, bo ja jestem do tego przekonany. Ja uważam, że jest to świetne rozwiązanie systemowe, tak? I ten przekaz i po prostu zawsze ze mnie będzie wyłaził. I tutaj tego nikt nie podważy, bo jestem w tego w 100% pewny. Natomiast u niego tego nie było. No to nie można wymagać, żeby on naszymi postulatami do przodu. Swoich ma wystarczająco dużo, więc... Jasne. No nie wiem, co tu powiedzieć. Krzychu, to w takim razie przejdźmy do takiego szybkich pytań, szybkich odpowiedzi, dobra? Bo tutaj mam zestaw takich, ja bym powiedział, szpilek może do Korwina. To w tą figurkę można wbijać. Można wbijać, tam będziemy, tak. To może słuchaj, może wylicytujemy po prostu tą figurkę i pieniądze na zbożny cel przeznaczymy, a kto to wylicytuje, to wtedy będzie sam mógł szpilki sam już wbijać, nie? No to jeszcze pomyślimy, czy ją wystawić. Pomyślimy, dobra. Czy uważasz, że Korwin był takim, przejął przywództwo nad ruchem wolnościowym w Polsce? No, ze stanem faktycznym się nie dyskutuje, przy czym ruch wolnościowy no ma to do siebie, że każdy w nim myśli w sposób bardzo wolny, więc ma wiele odnóg. Było coś takiego jak partia libertariańska, czyli właśnie to stricte myślenie wolnościowe, no i cóż, nie przeżyła. Więc są różne ruchy, a no on koncentrował wokół siebie to, co no przetrwało do dzisiaj. Więc w naturalny sposób to się wydarzyło, ale myślę, że nie powinniśmy się skupiać na tej wolnościowości, tylko właśnie szerzej rozumieć te sposoby myślenia, które on chciał przekazać, w których chciał wychować młode pokolenia, w ramach których wolnościowe myślenie jest tylko jednym z elementów. I widzimy to na przykładzie tego, że no, ci, którzy są bardziej stricte wolnościowcami, to właśnie wręcz ostatnio odeszli z partii Korwin, no bo właśnie on się koncentruje też na tych wielu innych aspektach, no tak jak mówię, myślenia realnego, myślenia systemowego, myślenia o polskim interesie, myślenia konserwatywnego. Wolnościowość jest tylko jednym z tych elementów, gdzie nawet mniej czasu temu poświęca ostatnio, bo czy w ogóle od no, dłuższego czasu, bo traktuje to po prostu jako taką oczywistą oczywistość i tak powinno to być traktowane, że wewnątrz kraju, wewnątrz wspólnoty po prostu system powinien być jak najbardziej wolnościowy, no, a szczególnie w stosunku do tego, co mamy obecnie, co bardzo zmierza do no, socjalizmu takiego narodowego, no, który jest bardzo szkodliwy, no, widzimy po ekstremalnych przykładach. Ja nie uważam, żebyśmy byli na ścieżce do tak wielkiej katastrofy jak Wenezuela, ale no, troszkę tego kierunku jednak widać. No, receptą na to ewidentnie jest więcej wolności. Tylko że, no właśnie, i tutaj znowu to myślenie systemowe i te poziomy zrozumienia. No, on funkcjonuje, trzeba to przyznać, na poziomie na tyle wysokim, że ma pewną trudność w wypowiadaniu oczywistości, które już zostały 1000 razy wypowiedziane. A polityka wykonawcza, taka bieżąca, jednak polega na tym, żeby klepać to samo, powtarzać. No nie ma do tego natury. Jasne. Pytanie drugie. Czy JKM jest dobrym strategiem? Jest, był, bo to tak należy to rozumieć. Nie wiem, nie umiem na to odpowiedzieć. Okej. Czy JKM jest politykiem czy publicystą? Ja myślę, że jest bardziej myślicielem.
myślicielem, filozofem, co się wyraża w sposób taki masowy do mas, do tych no, setek tysięcy, jak nie milionów ludzi, którym zaszczepił to myślenie, poprzez publicystykę, no bo jaki użytek z filozofa, który gdzieś tam siedzi na uczelni i pisze rzeczy, które są później czytane przez 5 do 10 osób, niewielki. No więc jego celem było przekazać jak najszerzej sposób myślenia, więc ma w tym no, taką mentalność nauczyciela, mistrza, który głęboko wierzy w słuszność swoich przekonań i chce to jak najszerzej przekazać, niejako poświęcając siebie, gdyż on ma świadomość, że no, czasami mówi rzeczy, które no, nie są dla niego korzystne. Ale jednak ten werydyk w nim, czyli ta potrzeba przekazania tego, co uważa za słuszne, a później, tak jak mówię, ja niekoniecznie się ze wszystkim zgadzam, ale wiem, że on to uważa za słuszne i dlatego to mówi, no jednak fakt obiektywny jest taki, że to działa, tak? Czyli że to się przebiło, że to do tych wielu umysłów młodych ludzi, którzy no cóż, są otwarci na nowe idee, no bo starsi ludzie no już mają ten swój pejzaż mentalny, te swoje modele i no, jest to skostniałe, trudno to zmienić, a młodzi szukając czegoś natrafiają na to, no i cóż, przyjmowali to, z faktami się nie dyskutuje. Jasne, czyli poniekąd to, co powiedziałeś, no to świadczy o tym, że przyjął, że miał jakąś wizję i strategię i w gruncie rzeczy chyba, jeżeli to miał na celu, czyli właśnie zawładnięcie rzeszą dusz i umysłów, no to chyba to do pewnego stopnia osiągnął. Czy uważasz, że w środowisku wolnościowym istnieje kult jednostki JKM? No, stoi tu figurka, co by na to wskazywało. Znaczy, kult jednostki może funkcjonować, jak ma instytucjonalne ramy, które go nakazują, tak? No, czyli jak mamy Stalina, no to sprawa jest oczywista. Tutaj wszystko się jednak no, opierało na dobrowolności wyboru mistrza przez tych no, tysięcy, setki tysięcy uczniów, którzy jednak no, przyjmowali to, przy czym w internecie, nawet no, na forach wolnościowych i tak dalej, można bardzo wiele przeczytać krytycyzmu, tak? Czyli tutaj ludzi, którzy ślepo za nim podążają, wcale nie ma tak wielu. To jest środowisko bardzo żywe. Ludzi, którzy właśnie chcą myśleć, Korwin niejako otwiera im głowy na to, żeby myśleć w sposób, no właśnie, systemowy, realny, uczciwy, wedle polskiego interesu, głęboki, wolnościowy, konserwatywny, tak? Te wszystkie elementy. I to wszystko prowadzi, szczególnie ta wolnościowość, do podważania autorytetów. Czyli tutaj nie ma no, jednej miary, jednej reguły, jednej twardej hierarchii, wedle której to się dzieje, tylko właśnie taki ferment intelektualny, no, do którego powstania się przyczynił i który później doprowadza też do tego, żeby go krytykować. Zaczęliśmy od tego, że myślimy realnie, czyli też i na niego patrzymy realnie. Z niego wyszło to, że realnie go krytykujemy. Jasne. Czy JKM zbudował szklany sufit poprzez stworzenie negatywnego elektoratu? No cóż, tak jak mówiliśmy, jak się mówi szczególnie to, co się uważa, że jest prawdziwe, a może zaszkodzić, no to wiele osób przyzwyczajonych do tych gładkich, miałkich przekazów profesjonalnych polityków, no bo co robi polityk profesjonalny w demokracji, no właśnie, medialnej, bezpośredniej? Mówi przede wszystkim takie rzeczy, które nikogo nie zrażą. No więc mamy tych ludzi, którzy no, klepią te slogany, żadna treść z tego nie wynika, jedynie chodzi o to, żeby w telewizji wyglądać na miłego i sympatycznego. No zupełnie inne podejście od tego, o którym mówimy. Więc wiadomo, że jak ludzie się koncentrują na tym, co im się nie spodobało, a można powiedzieć 10 rzeczy, które są słuszne, prawdziwe i człowiek się pod tym podpisze i usłyszy się jedną, która się nie podoba, no to taka jest tendencja
umysłu, żeby się koncentrować na tym jednym, co się nie podobało i o tym dyskutować, no bo to pobudza, prawda, a tamto, no to wiadomo, się zgadzamy, oczywistości. No więc jak z jednej strony mamy polityków nie wnoszących żadnej treści i klepiących same gładkie rzeczy, no to oni przez ludzi, którzy nie mają tej świadomości tego, o czym żeśmy mówili, że właśnie to jest ta prowokacyjna wręcz uczciwość, no może właśnie też konieczna, żeby zaistnieć świadomie lub nie, to mówienie realne, to mówienie na każdy temat, to w konieczny sposób spowoduje, że zawsze no, trafi się jakaś treść, która komuś się nie będzie podobała. No, ewidentnie bardziej mu zależało na przekazaniu tych treści, w które wierzy, niż na tym, żeby nikogo nie zrazić. Zresztą w ogóle co do tego zrażania, co do tego, że ktoś się źle poczuje, no to powstała pewna ta histeria taka, że o, teraz zabronione jest mówienie czegokolwiek, co kogokolwiek urazi. No to nie służy, w szukaniu dobrych rozwiązań. No, wolność słowa jest po to, żeby powiedzieć różne rzeczy, jedne się spodobają, inne się nie spodobają i żeby dzięki temu, dyskutując, móc dochodzić do lepszych rozwiązań. To tylko o to chodzi, tak? Lepsze rozwiązania, które lepiej służą życiu Polski, Polaków i tak dalej. No to on tych treści produkuje na tyle dużo, że później można o nich dyskutować i nawet treści, które mu elektoratu odejmują, no to jednak gdzieś tam w świadomości społecznej później funkcjonują i później ludzie się może mniej lub bardziej do nich przekonują. Więc przy takiej działalności obliczonej na dziesiątki lat, a on rzeczywiście z taką perspektywą działał, czyli nie myśląc o najbliższych wyborach, tylko o tych wielu latach, to zadziałało. I teraz cóż, młodzi ludzie te wszystkie no, sposoby myślenia, postulaty mogą gładziej opakować w sposób taki, że no właśnie, że mogą się przekuć na sukces elektoralny, a on niejako przygotował pod to teren, przygotował no, te setki tysięcy otwartych umysłów, które są receptywne, a teraz mamy sprawnych ludzi marketingu politycznego, którzy mogą z tego zrobić użytek taki, że może przebiją wszystkie te sufity dla myśli właśnie wolnościowej, konserwatywnej, wedle polskiego interesu i uczciwie przede wszystkim. O tym chciałbym z Tobą porozmawiać może w przyszłej rozmowie, właśnie jak skutecznie zorganizować ruch wolnościowy, bo to według mnie jest wyzwanie, do którego w ogóle nie podszedł Korwin. Tak mi się wydaje, taki skuteczny ruch wolnościowy, bo to jest bardzo trudne zagadnienie, ale może o tym się umówimy, na tego typu rozmowę umówimy się na następny raz. Pytanie, na które znam odpowiedź, czy korwinizm równa się wolny rynek? No, od początku tej rozmowy mówię, że to jest tylko jeden z elementów. My po prostu wiemy, że to działa najlepiej, więc aż trudno o tym dyskutować, jak już się tysiąc razy powiedziało, no to co tu więcej powiedzieć? A jednak trzeba przekonywać następnej osoby, no i to jest właśnie ta rola tych uczniów, którzy mogą to na różne sposoby przekazywać dalej. Wrócę do tych poziomów zrozumienia. Korwin, no, ma problem z tym, żeby mówić banały. Funkcjonuje na no, swoim dosyć wysokim, znaczy bardzo wysokim poziomie zrozumienia systemów, przez co też jest jedna z rzeczy, która może zrażać, to że w jego myśleniu czy no, sposobie wypowiadania się jest wiele skoków logicznych, które dla ludzi, którzy no, nie mają doświadczenia w no, słuchaniu jego treści, czy też w ogóle doświadczenia w myśleniu właśnie systemowym w tym stylu, no, są nieczytelne. Więc nie tylko same treści mogą zrażać, ale też no, właśnie ten sposób szybkiego przeskakiwania logicznego od konceptów do konceptów z szerokim bagażem odniesień, no to wymaga pewnej edukacji, żeby dojść do tego myślenia, ale to powoduje naturalnie, że są osoby, które no właśnie przez wiele lat śledziły i które są na poziomie zrozumienia niejako bliskim, poziomie zrozumienia systemu bliskim i one są w stanie no, wszystkie te treści przyjąć, zrozumieć i tak dalej, a że są jednak na tym poziomie ciut niższym od no, swojego powiedzmy mistrza, to zatem są bliżej no, szerszej rzeszy słuchaczy, więc będą w stanie może
łatwiej, w sposób bardziej przystępny, właśnie z mniejszymi skokami logicznymi, bardziej krok po kroku wytłumaczyć te treści dalej. Więc no, na to można liczyć. Jasne. Pytanie takie, czy trzeba szokować, żeby wygrać? To znaczy, o ile wiemy już, że Korwin szokował i to była jego metoda na pozyskanie uwagi mediów głównego nurtu, po to, żeby przemycać pewne myśli, przynajmniej ty taką tezę wygłosiłeś i poniekąd ja się z tą tezą zgadzam, to jacy powinni być jego następcy? Czy to powinni być ludzie, którzy dalej będą szokowali, czy będą stosowali innego rodzaju taktykę? No już niejako na jego plecach się przebili. Rzeczywiście każdy model trzeba zmieniać. Też o tym mówiliśmy, że wedle jednego modelu można no, jechać ileś czasu, a później się zmieniają okoliczności i trzeba zmienić podejście, model, sposób funkcjonowania. No w pewnym wieku już jest trudno to zrobić. Młodzi, widząc nową sytuację, mogą no, na tą nową sytuację przekuć strategię. No, on startował będąc sam, czy tam w dwóch, trzech zakładali te pierwsze ruchy. Teraz już są organizacje zrzeszające tysiące ludzi, setki tysięcy ludzi obserwujących na Facebookach i tak dalej, więc to już jest inna sytuacja. Sytuacja, w której no, to przebijanie się już nastąpiło. Jest reprezentacja w Sejmie, no jest obecność w mediach mniejsza lub większa, no na YouTubie bardzo, bardzo wielka, więc już nie trzeba się podkładać niejako, żeby w ogóle móc zaistnieć w mediach, które no, w latach 90. były tylko, prawda, koncesjonowane i tak dalej, więc można było zaistnieć tylko się podkładając, zakładając, że media te były wrogie temu, co mówili wolnościowcy. No, teraz już tak nie jest, sytuacja jest inna, więc wymaga innych narzędzi i myślę, że młodzi te nowe narzędzia będą umieli używać. Jasne. Szykowaliśmy się do tej rozmowy i ty przesłałeś mi taki spis, konspekt właśnie tej rozmowy i tutaj zamyka ten konspekt taka ważna myśl, którą ja bym porównał do myśli Michaiła Swietowa, to jest taki dysydent rosyjski, który że no, bandziory potrafią się zorganizować po to, żeby wprowadzić zamordyzm, a wolnościowcy nie chcą walczyć o wolność, nie godzą się niczego w zasadzie poświęcić, żeby o tą wolność walczyć. Ty to sformułowałeś troszeczkę inaczej. Dlaczego tylko wrogowie wszystkiego, co dobre i normalne, mają myśleć sprawnie i realnie i po cichu knuć te wszystkie swoje wielkie resety i inne nowe porządki świata, a my, ludzie dobrej woli, kochający nasze tradycyjne rodziny, naszą kulturę i ogólnie wszystko, co służy życiu, też powinniśmy myśleć realnie i systemowo, a nie tylko życzeniowo, baśniowo, romantycznie, jak to często w Polsce bywa. No i ja tutaj chciałbym zaprosić Ciebie do następnej rozmowy właśnie na temat tego, jak możemy budować sprawne, wolnościowe środowisko, które będzie miało realny wpływ na kształtowanie się polityki w Polsce, no bo w tej chwili to, co się dzieje, to po prostu, no wystarczy dzisiaj spojrzeć, co się dzieje w Sejmie, to widać, co to są za ludzie, tak, że no, no widać, ta struktura rządząca to jest, no pewne zależności są, tak, wpływy zależności, oni stanowią bardzo zwartą grupę, ta grupa ma świadomość, a może jej nie ma, właśnie ja tutaj, bo w tym swoim stwierdzeniu, że oni knują, że oni myślą systemowo, mi się nie wydaje, oni po prostu wykorzystują pewne zjawisko, ale oni mają tą władzę, bo... A to ja nie o tych ludziach mówiłem, to akurat nie jest o tych, którzy siedzą w Sejmie, to zupełnie inny poziom. Tych, którzy siedzą w Sejmie już rozmawialiśmy ostatnim razem i oni są czystym wynikiem funkcjonowania demokracji bezpośredniej, medialnej, czyli przedstawicielskiej, nie bezpośredniej, tylko przedstawicielskiej, tak, bo bezpośrednia inaczej działa. W każdym razie ja bym się chciał z tobą naradzić. Nie, ale chodzi mi o to, że przedstawicielskiej wybieranych w sposób bezpośredni, czyli te zbieranie większości, o której już kiedyś z Agetem żeśmy rozmawiali, czym ona jest i tak dalej. Dobra, no w każdym razie taki challenge właśnie, jak wolnościowcy mają się zorganizować, żeby rzeczywiście stanowili siłę i żeby byli gotowi oddać cokolwiek w imię właśnie wprowadzenia wolnego systemu społeczno-politycznego, a nie doprowadzenia do tego, że mamy ekipę, która po trochu wolność zabiera, prowadząc do systemu totalniackiego.
No ja nie wiem, czy ja akurat jestem właściwą osobą, żeby o tym rozmawiać, ale możemy spróbować. Ja myślę, że wiesz co, chyba nikt nie jest właściwą osobą, bo chyba nikomu się do tej pory na świecie nie udało zorganizować takiego ruchu. Dlatego warto by było zastanowić się nad jego mechaniką, nad jego fizyką, tak? Jak on, możemy zacząć od fizyki tych ugrupowań, które rządzą. Na przykład Putina, tak? 1500 osób rządzi krajem, który liczy 110 milionów i oni po prostu osiągnęli to i przez 20 lat bardzo skutecznie tym krajem zarządzali. No, jeszcze chyba do 110 milionów nie zjechali, to dopiero za 30 lat chyba tam dojadą. Ile mają? No chyba ze 140 coś. Ze 140, okej, dobra, drobna pomyłka o kilka, no w każdym razie 1500 osób, tak? Bo tak uważają Amerykanie, jakieś tam think tanki amerykańskie, że właśnie to się ogranicza do 1500 osób, także stosunkowo mały odsetek ludzi rządzi bardzo dużą populacją, a ta populacja jest po prostu bezwolna i podatna. I cóż, no i a my tego nie chcemy, bo my chcemy właśnie być wolnymi ludźmi, którzy właśnie mogą sobie porozmawiać, nie ponosząc z tego tytułu na przykład to, że my nie trafimy do kolonii karnej czy do jakiegoś więzienia, po prostu sobie możemy rozmawiać na różnego rodzaju tematy. Bardzo ci dziękuję. Tego typu myślenie właśnie Korwin w setkach tysięcy umysłów zaszczepił i taką mamy podstawę, dzięki temu możemy o tym rozmawiać. Okej, okay, mamy trampolinę Korwina w takim razie i uważam, że naszym obowiązkiem jest podskoczenie wyżej. Zresztą dobry mistrz powinien wychować sobie wychowanków, którzy go prześcigają. Także bardzo ci serdecznie dziękuję za tą rozmowę. Wszystkiego dobrego i myślmy nad właśnie jak zbudować ruch wolnościowy, który będzie skuteczny. Dzięki. Dziękuję.